Kaczka? Tak. Teraz się może nam pomóc. Co? Pomóc? Przygotować nosek? Nie wiem. Jasne, bez pudru w ogóle nie wstaje. Wchodzę z domu.
I'm Joe, and I work in a van factory. Got a wife, three kids. One day my boss said to me, he said, Joe. I said, yo, are you busy? I said, no. Then push this button with your left foot. My name is Workman Joe, and I work in a van factory. Got a wife, three kids. One day my boss said to me, he said, Joe. Podnieś ręce. Nie mogę. Ale to wyżej, to się wyżej. Tak jak masz, tak? Tak kładziesz, no? I przychodzisz. Ale to musisz tu się zgodzić. Albo jak baregi robisz, nie? To na barwie się. Możesz w ogóle szeptać to, co nie? Nie mówiąc to, tylko po prostu sobie wiesz, iść i tak wyrywać ten, znaczy wróżyć sobie. I tam jest dalej w tekście narrator. Mówi: w pewnej pięknej suwalskiej wsi, a zwano ją Stawieńszczyzna, mieszkała młoda dziewczyna. Była bardzo piękna, ale miała dobre serce. Na imię było jej Gaja. Była sierotą, nie miała ojca ani matki. Mieszkała na skraju lasu i od wiosny do jesieni pasła ludziom ze wsi krowy na łąkach. Masz tu, biedulko, całą kromkę, a jak już zjesz, przyjdź jutro po więcej. Podzielę się z tobą tym, co mam. Jeszcze? Tak, mówię. Co wy mówicie? Muszę ratować tego nieszczęśnika. I potem jeszcze mówię, dziękuję wam, ryby. I potem do wiewiórki. Wiewiórko, nie, wiewiórki, pomóżcie mi. Muszę ratować życie tego rycerza, a nie wiem jak. Dziękuję wam, wiewiórki. My ludzie moglibyśmy się dużo od was, zwierząt, nauczyć. Domy, ulice, czekolady, rowery, dorośli, a także i... dzieci! W drugim kraju wszystko jest... czerwone! Drzewa, kwiaty, lizaki, wanny, dorośli, a także i... dzieci! Dzieci w całym świecie nie chodzą do szkoły. Niebieskie niebo, niebieskie kwiaty, niebieskie drzewa, niebieskie światy, niebieskie ziemie, niebieskie pola, niebieskie dzieci z przedszkola. My niebiescy, my witamy szum, my niebiescy, my kochamy same szum, Ich marzenia, życzenia stały się różnokolorowe. Nigdy przedtem nie było tak wesoło. Razem tańczymy. Tak naprawdę kolorowe są tylko dzieci. Wtedy żyło na ziemi dużo zwierząt i mało ludzi. W tamtych czasach zwierzęta mogły przybierać ludzką postać, a ludzie, kiedy tylko chcieli, zamieniali się w konie, motyle, a nawet w małe mróweczki. Nadal jednak pomiędzy wszystkimi istotami na ziemi panowała zgoda. Posłuchajcie więc, co mówi o tym stara, wędrowna opowieść. Pewnie.
mieszkała młoda dziewczyna. Była bardzo biedna. Była kaleką, ale miała dobre serce. Na imię było jej Gaja. Była sierotą. Nie miała ojca ani matki. Mieszkała na skraju lasu i od wiosny do jesieni pasła ludziom ze wsi krowy na łąkę. Masz tu biedulko całą krąkę. Ech, zjesz, przyjdź jutro po więcej. Podzielę się z tobą tym, co mam. Gaja zaplotła w warkocz czarodziejski włos i nagle łąka rozbrzmiała tysiącem głosów. Dała Gaja ciekawą rozmowę dwóch spacerujących do stołu niebocianów. Ale ona tu biegnie. Tam zbójcy napadną na stado, czy jej krzywdę zrobią. Wieśniacy zaczaili się pod lasem i spuścili złodziejom takie lanie, że już nigdy nie próbowali okradać wsi. Pewnego dnia siedziała Gaja zamyślona nad brzegiem wody, gdy usłyszała głosy dwóch ryb. A wiesz, kumo, co mi mówi pstrąg podróżnik? Dziękuję wam, ryby! Ile sił w nogach pobiegła Gaja do lasu. Akurat nieopodal na gałęzi siedziały wiewiórki. Wiewiórki, pomóżcie mi! Muszę ratować życie tego rycerza. No nie wiem ja. Pewnie domyślacie się, co było dalej. Książę, jak to w bajkach bywa, zabrał Gaję do swego pałacu.